Tak jest, już się dzięki patronom jest ten, ta doza net ocean wolności w doborze muzyki, że nie musi być generycznie po prostu wrzucana, ale też wolność myśli, wolność rozmów, to do samego patronata i naszych patronów, to muszę powiedzieć, że także wróciłem z urlopu z taką dużą... Tak, to dużym zaskoczeniem i satysfakcją były różne projekcje czynione przez zespół portalu Patronite, że sierpień może być trudny, że urlopowy, że wielu z Państwa patronów wyjedzie, nie odnowi subskrypcji, zapomni. A tu się okazuje, że liczba patronów się trzyma stabilnie, ba nawet trochę rośnie, co bardzo cieszy. No a teraz wchodzimy w okres twardej pracy, więc może nawet uda się kolejnych ze słuchaczy zachęcić, bo przed nami dużo nowych projektów i nade wszystko próba uczciwego i no, takiego rzeczywiście bez nacisków opisania procesu kampanii prezydenckiej, może jakieś prawybory radiowe zrobimy, bo rzeczywiście wiele partii tych kandydatów na prezydenta szuka. My w Kurierze w Samopołudnie zostajemy w tematach związanych z polityką krajową. Naszym gościem Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, na YouTubie kanał Dobitnie, a w papierze chociażby tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Doktor Tomasz Żukowski, z którym rozmawiałem przed piosenką, przed naszą rozmową, wskazał, że jest parę takich elementów budowania niechęci przez obecną koalicję rządzącą. Jednym z takich wektorów jest relacja państwo-kościół, że Donald Tusk, Lewica uznały, że atakowanie kościoła to jest coś, co może się zmonetyzować, może przynieść korzyści polityczne. Wiem skądinąd, że pan redaktor tekst przygotowuje o tym dla tygodnika Solidarności, jak wygląda ta polityczna kalkulacja Donalda Tuska, jeżeli chodzi o walkę z kościołem. Kościół jest jednym z elementów, jest jednym w Polsce, jednym z istotnych elementów życia społecznego, społeczno-politycznego w zasadzie, a można nawet powiedzieć społeczno-polityczno-moralnego, o tak. I w tej sferze wartości ciągle odgrywa bardzo znaczącą rolę. I to jest istotne z punktu widzenia każdej władzy. Do tej pory było tak, że kto zaczynał walkę z kościołem, ten w zasadzie mógł powiedzieć sobie: przegrałem kolejne wybory. Skoro dzisiaj widzimy, że koalicja rządząca, Donald Tusk i Lewica szukają, czyli Lewica to w zasadzie jest bez znaczenia. Chodzi bardziej o Platformę Obywatelską Donalda Tuska i jego ministrów. Jeżeli oni szukają tego konfliktu z Kościołem na każdym polu, widzimy to i na polu finansowym, bo jest kwestionowanie Funduszu Kościelnego, i na polu wartości, czyli forsowanie projektów typu aborcja czy depenalizacja aborcji, projekty typu związki partnerskie, i widzimy też na polu edukacji, czyli rugowanie religii ze szkoły, ale też taki atak na Kościół w sferze medialnej, czy takie wyszydzanie Kościoła na każdym kroku, no to widocznie wyszło im z badań, zakładając, że prowadzą politykę świadomą, do czego często można mieć wątpliwości, ale zakładając, że jednak prowadzą politykę świadomą, no to wyszło, to musiało im wyjść z badań, że wprzęgnięcie Kościoła w ten spór polityczny będzie im się opłacać. I teraz pytanie jest, dlaczego? Rzeczywiście rola Kościoła katolickiego w Polsce, chociaż jest jeszcze spora, to spada, głównie z winy tegoż Kościoła, który jakoś nie potrafi się odnaleźć po śmierci Jana Pawła II i jeszcze paru innych znaczących postaci. Nie potrafi się odnaleźć w tej rzeczywistości rewolucji. Ale też takiej... 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to jednak była pewna symbioza tronu i ołtarza. Ona różnie wychodziła i różnie była realizowana, ale to pewnie też po części skutkiem tego była pewna laicyzacja polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodszych pokoleń, ale też nie tylko. 8 lat rządów konserwatyzmu na pewno katolicyzmowi w Polsce nie pomogło. Nie sądzę. Akurat powiem szczerze, że uważam, że jedno z drugim nie ma większego związku, ponieważ procesy laicyzacyjne następują w całej Europie. Europa jest jedynym kontynentem, jedynym miejscem na świecie, gdzie religia traci na znaczeniu. Tak na całym świecie
Religia zyskuje na znaczeniu nawet w dotkniętej długim komunizmem Rosji. Jednak ta sfera duchowa nabiera znaczenia, już nie mówię o Azji, no, Azji Środkowej. Pytanie, jaka to jest duchowość? Wiemy, kim jest patriarcha Cyryl, wiemy, jak funkcjonowała i za caratu, i za komunizmu, i za putinizmu rosyjska cerkiew. Ja nie mówię o roli politycznej cerkwi, mówię o po prostu o zwrocie ludzi w kierunku wiary. No już nie szukając tam tych wątków politycznych, ale Europa jest jedynym miejscem na świecie, w zasadzie jedynym miejscem na świecie, w którym rzeczywiście religia traci na znaczeniu, co niechybnie, czy takie zjawiska niechybnie prowadzą do upadku cywilizacji. No, jeżeli to się, ten trend się nie odwróci, będziemy mogli z pewnością patrzeć, jak nasza cywilizacja umiera. Być może już na to patrzymy. Natomiast istotniejsze w odchodzeniu od kościoła, od wiary, jest jakby brak zaangażowania czy instytucji kościelnych, tak? Nieumiejętność wchodzenia w te sfery społeczeństwa, które, czy w te rejony działalności społecznej, które można zagospodarować, a które nie są zagospodarowane. Czy na przykład także w takiej kwestii bardzo prostej, na przykład semantyki, no, która staje się absurdalnie laicka, czasami wręcz idiotycznie laicka, a Kościół na to nie reaguje, nie chcąc albo nie umiejąc wchodzić w ten spór światopoglądowy. I czy rządzą konserwatyści, czy rządzą liberałowie do sporu z lewicą, to objawia się jakby słaba kondycja, także intelektualna, po prostu hierarchii kościelnej, oraz błędy, czy zaniechania, czy skandaliczne wręcz decyzje dotyczące administracji kościelnej, umiejscowienia w wielu diecezjach osób, no, powiedzmy delikatnie, nie najlepszej proweniencji. Ta słabość Kościoła się objawia, w związku z tym łatwo ten Kościół atakować. I teraz, jeżeli rzeczywiście Donald Tusk i jego sztab, zakładając, że taki sztab rzeczywiście analizuje tego rodzaju kwestie, a nie jest to tylko wynik niechęci, osobistej niechęci garstki ludzi do Kościoła, no to uwikłanie w spór polityczny słabej instytucji po stronie konserwatystów jest jak najbardziej w interesie rządu i tych środowisk lewicowo-liberalnych, ponieważ jeżeli Kościół nie jest w stanie odpowiadać, nie jest w stanie reagować na tego rodzaju zaczepki, a widać, że unika wszelkimi możliwymi sposobami jakiejkolwiek konfrontacji, nawet zamknięcie księdza Olszewskiego. Olszewskiego w areszcie, jak widzimy z każdym tygodniem, że to przetrzymywanie go w tym areszcie jest bezpodstawne oraz poddawanie go torturom, nie spowodowało żadnej ostrej reakcji episkopatu. W kościołach owszem, mówi się o tym, księża, czy to proboszczowie, czy to inni wzywają do modlitwy za księdza Olszewskiego, natomiast reakcji hierarchii władz kościelnych nie widać, chociaż powinna być zdecydowana i powinna być ostra. I myślę, że wierni dostrzegają tą słabość, jakby przestając się orientować na to, co Kościół mówi. No bo jeżeli Kościół nie jest w stanie bronić swoich, jakby tak powiem, ludzi, krzywdzonych ewidentnie, to nie chodzi o to, żeby bronić przestępców, ale chodzi o to, żeby bronić ludzi krzywdzonych, to jakie może mieć zaufanie do takiej instytucji? No, to jest niestety smutna prawda. I w tej sytuacji Donald Tusk, który stara się polaryzować całość polskiej sceny społecznej, bo już nie tylko politycznej, czyli stara się stworzyć takie, doprowadzić do powstania takich dwóch bloków, tak? Kto nie z nami, ten przeciwko nam. Czyli jeżeli Kościół nie jest z nami, no trudno, żeby był z aborcjonistami, w związku z tym trzeba go zepchnąć do pozycji pisowskich. Kościół próbuje tego uniknąć, ale
Wszelkimi sposobami ta władza próbuje to zrobić. Teraz, jeżeli jej się uda to zrobić, to w pewnym sensie odbiera Kościołowi te resztki takiego wpływu moralno-etycznego na tą część społeczeństwa, która mimo wszystko głosuje na Platformę Obywatelską i na Lewicę, i na Trzecią Drogę, zwłaszcza na partię Hołowni. Ale nie czuję związku takiego silnego z wartościami konserwatywnymi wyznawanymi przez PiS. Czyli jeżeli uda się zepchnąć Kościół na pozycje pisowskie, to w zasadzie zamykamy całą tą hierarchię i wszystkich tych ludzi, którzy są ściśle związani z Kościołem w pewnym rezerwacie pisowsko-konserwatywnym i nie musimy się już tym przejmować. To jest bardzo wygodne dla Tuska, ponieważ tak naprawdę każe, czy powoduje, że wyborcy tak czy inaczej orientują się bądź na tą stronę, muszą się orientować, bądź na tą stronę. Czyli nie ma nic po środku. Czyli Kościół przestaje mieć możliwość wpływania także na tych wyborców, na tych ludzi, na tych zwolenników partii, które tworzą dzisiaj koalicję. A z drugiej strony wydaje się, że nie ma nic prostszego w tej chwili w polityce niż atakować Kościół, że jest to tak słaby przeciwnik, że jego atakowanie no tylko nabija punktów politycznych. To jest zasadnicze pytanie, bo tego dokładnie do końca nie wiemy. Czy w Polsce jest taki, od dawna jest taki zakorzeniony, taki, tak powiem, trochę chłopski antyklerykalizm, tak? Czyli nie lubimy Kościoła, ale z drugiej strony nie lubimy Kościoła jako takiego, nie lubimy hierarchii kościelnej, ale swojego proboszcza to już lubimy raczej, a do Kościoła chodzimy, w Boga wierzymy, silny jest kult Matki Boskiej, silne jest przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, także czasem tylko takiej powierzchownej, ale jednak związanej z Kościołem. I teraz pytanie jest, czy rzeczywiście przeszliśmy już taką ewolucję, że atakowanie Kościoła przynosi wyłącznie jakby punkty te pozytywne, czy także doprowadzi do tego, że jednak instytucja atakowana, a jednak w pewnych środowiskach, w wielu środowiskach jeszcze szanowana, nie stanie się, czy to atakowanie nie stanie się, nie doprowadzi do pewnej, do pewnego przesilenia, czyli w Polsce do tej pory mieliśmy jednak taką sytuację, że jeżeli kogoś atakowano za mocno, to ludzie opowiadają się jednak po stronie atakowanego, a nie atakującego. Czyli pozostanie oczywiście grupa pewnie gdzieś tam tak zwanych silnych razem, czyli takich fanatyków platformerskich, którzy nienawidzą wszystkiego i wszystkich, co nie jest Platformą Obywatelską i Donaldem Tuskiem i jego stronnikami. Ale z drugiej strony jednak istnieje pewnie, na pewno istnieje grupa wyborców Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, zwłaszcza PSL-u, która jednak jest zdystansowana, której to podgrzewanie emocji jednak się nie podoba. Są trochę z tym znudzeni i zmęczeni może nawet bardziej. I teraz ten atak będzie zbyt mocny, zbyt frontalny, zbyt prymitywny, a on jest i frontalny, i prymitywny, w takim trochę stylu Urbana i Kiszczaka, to może doprowadzić do efektu odwrotnego. Ja bym się jednak spodziewał, że w pewnym zakresie doprowadzić do efektu odwrotnego. Bo co prawda w Warszawie do kościoła chodzi, zdaje się, z tego co słyszałem, co ostatnio czytałem, jakieś 20-25% społeczeństwa. Natomiast poza Warszawą to już tak wygląda trochę inaczej. I teraz, a to nie Warszawa decyduje o tym, kto rządzi w Polsce. Chociaż ma oczywiście na to duży a wpływ. A tym bardziej, kto będzie prezydentem. To teraz tą naszą rozmowę trochę z poziomu idei sprowadźmy do poziomu polityki i kalkulacji politycznej już takiej czystej, bo w tej chwili wszyscy kalkulują politycznie, co zrobić z wyborami prezydenckimi. To dosłownie wszyscy. Najbardziej przyglądamy się PiS-owi, bo to duża partia i tam znaków zapytania jest najwięcej. No, najmniej jest znaków zapytania w Konfederacji. Tam mamy decyzję, Sławomir Mentzen kandyduje, ale
Też pytanie, dlaczego ona, nie Krzysztof Bosak, czy to jest najlepszy wybór? To tu jest dużo znaków zapytania, ale też PSL z Szymonem Hołownią się zastanawiają, Lewica też się zastanawia, wszyscy się zastanawiają. I na ile ten ostry kurs na zwarcie i z PiS-em, ale też ze wszystkim, co się jakoś, coś, co się nie kojarzy z Lewicą, a taki kurs obrał Donald Tusk, na ile to jest kurs, który może dać sukces wyborczy albo wręcz przeciwnie, będzie takim elementem, który będzie przybliżał porażkę w wyborach prezydenckich obecnej ekipy rządzącej. Kilka czy kilkanaście dni temu profesor Domański, analizując obecne sondaże i obecne trendy, stwierdził, że w zasadzie matematycznie, że tak powiem, ta strona liberalno-lewicowa nie ma szans wygrać wyborów prezydenckich. Pewnie jest tym wiele racji, ponieważ rzeczywiście taka osoba jak Rafał Trzaskowski, która no, zasłynęła zdejmowaniem krzyży w Warszawie, zresztą bardziej chyba deklaratywnie niż w rzeczywistości, chociaż te krzyże są zdejmowane, ale to w zasadzie nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia na to. Ale też on oficjalnie przyznaje, że jest, znaczy jest tak naprawdę znacznie bardziej ideologicznie określony niż na przykład Donald Tusk. Tak? On jest po lewej stronie, jest takim warszawskim Lipkiem, wytworem tej warszawskiej, nieco patologicznej, czy nawet patologicznej elity lewicowo-liberalnej, czyli korzenie komunistyczne, transformacja w kierunku nowoczesności i tak dalej. Dobrze, ale Donald Tusk może zrobić odwrotną woltę, bo pamiętamy, Donald Tusk ma takie słynne zdjęcie z rodziną, córka, żona, chyba tam również jest syn, przed takim ołtarzykiem, że na niejednej parafii nie ma tylu krucyfiksów w jednym miejscu, jak na tym zdjęciu Donalda Tuska. Więc widać, że w latach 90. Donald Tusk był jednak, może nie bardzo, ale był jednak antyklerykałem, więc tutaj widać, że ta Donalda Tuska nie jest kłopotem zmieniać poglądy także religijne czy zgoła ideologiczne. Plotka głosi, że żeby ten ołtarzek w domu Tuska został stworzony, to zbierano te elementy w całej Platformie, bo niełatwo było uzbierać. Także... A nie, no wtedy jeszcze była Platforma, jeszcze był Kościół Łagiewnicki, jeszcze Ireneusz Raś zabierał na rekolekcję posłów, więc pewnie aż tak źle to nie było wówczas w Platformie. No w Platformie to nie, ale w domu Tuska pewnie łatwo nie było tego nazbierać tyle świętych obrazków i krzyży. W każdym razie przypomnę, że on jeszcze 2 tygodnie przed wyborami prezydenckimi wziął ślub kościelny, żeby pokazać, że jest. Czy Rafała Trzaskowskiego? No, stać mi się, że nie. Mimo wszystko Rafał Trzaskowski jest znacznie bardziej określony ideologicznie i w jego wypadku to by brzmiało bardzo sztucznie, a poza tym to zraziłoby mu dużą część jego przyjaciół, jego znajomych, jego tego kręgu tych lewicowo-liberalnych, czy nawet lewicowych członków elity warszawskiej, tej warszawki takiej lewicowo, to jednak stałby się dla nich zdrajcą. Mogliby się z niego wyśmiewać, a tego to mógłby nie znieść. On to nie jest taki polityk, który jest rzeczywiście bardzo gruboskórny, jest w stanie wykonywać każdą woltę, byle tylko osiągnąć cel, jednak on jest trochę inny. W Warszawie to co robi, mu się sprawdza. W Polsce to już trochę gorzej. Niemniej myślę, że o ile matematycznie dzisiaj wydaje się, że Platforma Obywatelska ma mniejsze szanse na zwycięstwo, to emocje, które próbuje rozbudzić i rozbudza skutecznie zresztą Donald Tusk i cała Platforma, powodują, że i nieumiejętność reakcji na te zjawiska ze strony PiS-u, a przynajmniej słaba bardzo reakcja, powodują, że te nastroje mogą się zmieniać jednak w kierunku wyboru kandydata Platformy na prezydenta, ponieważ ludzie też odbiorą to w ten sposób. Jak wybiorą kandydata Platformy i będzie rząd Platformy, to wreszcie będzie trochę spokoju, że już nie będzie tej wojny, nie będzie tego. Oczywiście wojna będzie dalej, to będzie jeszcze ostrzejsza, ale przynajmniej u wielu osób pojawi się nadzieja na to, że ten konflikt trochę osłabnie.
To myślę jest tak naprawdę największą atutem, jaki dzisiaj posiada Platforma Obywatelska, Rafał Trzaskowski, i nie jest wykluczone, że Donald Tusk, który wystartuje, który ciągle może wystartować w wyborach, przecież to, że powiedział, że nie wystartuje, nie znaczy dokładnie nic, bo tak jak pan redaktor był łaskawy powiedzieć, dość często zmienia zdanie w wielu kwestiach także fundamentalnych. I tutaj ja już nie mówię o kłamstwie, ale po prostu oszukiwanie wyborców jest na porządku dziennym. Zresztą ci wyborcy bardzo się z tego cieszą. Oni uwielbiają być oszukiwani. To jest też specyficzna grupa odbiorców, dla której prawda jako taka w zasadzie nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby nie, liczy nie rządził się, PiS. Tak, liczy to, kto rządzi, a nie jakimi sposobami do władzy doszedł. I to także było jasne przed wyborami, jak się chodziło na manifestację Donalda Tuska. Rozmawiało się z uczestnikami tej manifestacji, to oni wiedzieli, że wiele propozycji, na przykład ze 100 konkretów, to jest, no, lepiej, żeby tego nie robić, ale trzeba to powiedzieć, żeby wybory wygrać, więc takie przyzwolenie na pewną mimikrę polityczną, mówiąc dużym eufemizmem, jest w tym najtwardszym elektoracie dość duże. Nie tylko w najtwardszym. Także w tym takim spoza centrum. Chodzi o to, żeby nie rządził PiS, a to, że Tusk kłamie, oszukuje, działa na niekorzyść kraju, to nie ma żadnego znaczenia. To już konkludując naszą rozmowę, na ile jest tak, że w obecnym kierunku i takich emocji bardzo mocno antypisowskich i antykościelnych, na ile to jest taka podwalina, która daje Tuskowi albo innemu kandydowi Platformy szansę na wygraną, a na ile paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, będzie sprzyjać kandydatowi prawicowemu? Paradoks polega na tym, że w zasadzie nie ma znaczenia, kogo Platforma wystawi, czy to będzie Trzaskowski, czy to będzie Tusk. Najważniejsze jest, kogo wystawi PiS. Jeżeli PiS wystawi osobę, która będzie w stanie po pierwsze ciężko pracować i będzie miała taki, że tak powiem, power, jaki miał Andrzej Duda, nie ma dzisiaj takich wiele osób, to te wybory wygra. Po prostu PiS ma dzisiaj dużo większe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, ponieważ baza wyborców jest większa i widzieliśmy to w wyborach 4 lata temu, i w wyborach 9 lat temu, i w wyborach w 2005 Nie chciałbym roku. Pierwszego programu po urlopie zaczynać od mocnej przewałki anteny, ale z drugiej strony, jak się sumuje cały czas poparcie dla wszystkich członów obecnej koalicji, to no cały czas jest ponad 50%. A czy wystarczy kandydowi Platformy, żeby zebrał wszystkie głosy i PSL-u, i Hołowni, i Lewicy, i Platformy, i wygrywa wybory? Nie musi się... Ale nie zbierze po prostu. No nie zbierze, bo z pewnością duża grupa członków wyborców PSL-u i także Trzeciej Drogi nie zagłosuje na kandydata Platformy. Po prostu nie zagłosuje na kandydata Platformy. A jeżeli PiS wystawi osobę, która jest akceptowalna, to zagłosuje na kandydata PiS-u. To, co powiedział Marek Sawicki. I to będzie puenta naszej rozmowy. Mariusz Staniszewski, dziennikarz, analityk na YouTubie, kanał Dobitnie, a także tygodnik Solidarność. Panie redaktorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. I tak, proszę państwa, zaczynamy kolejny pourlopowy sezon polityczny w Radio Wnet. Sezon 2024-2025 będzie się działo. 13:02. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro w poranku Wnet. Zapraszam o godzinie 7:07. Między innymi Karol Nawrocki, prezes IPN-u, Przemysław Czarnek, poseł PiS-u, Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, właściciel portalu Salon 24 i wiele, wiele innych ciekawych rozmów. Zaczynamy z przytupem. Radio po urlopie będzie się działo, szczególnie, że tematy same się dostarczają. Jutro rząd będzie chociażby debatował nad nowym budżetem, który, jak określają to sami politycy koalicji rządzącej, będzie trudny, i o tym też jutro powiemy. Do usłyszenia.